Sok z wisni, w właściwości. Na co pomaga sok z wisni? Sok z wisni Sok to jedna z popularnych metod konserwowania owoców. Smak wisniowego soku przywoluje wspomnienie słonecznych dni, osładzając nam w ten sposób długie zimowe wieczory. Sok wisniowy stanowi również źródło cennych składników odzywczych, które wspomagają nasze zdrowie. Trzeba natomiast uważać na soki które są słodzone do za cukru syropy owocowe. Mimo że substancje zawarte w soku z wisnisa bardzo korzystne dla naszego organizmu, to w obecności cukru traca na znaczeniu, a sam produkt z prozdrowotnego, może zmienić się w podstępnego dostawcę kalorii. Sok z z sokownika Robienie soku w tym urzadzeniu jest bardzo proste i szybkie. Przypomina ono zestaw garnków do gotowania na parze. Owoców nie potrzeba godzinami drylować, można też zasypać je mniejsza ilością cukru niż przy metodzie tradycyjnej. Umyte wisnie wystarczy wsypać do odpowiedniego naczynia razem z cukrem lub ksylitolem. Wisnie z natury są kwasne, dlatego na 1 kg potrzebujemy 250 g cukru. Do slotszych owoców wystarczy 100 g na tę samą ilość. Następnie gotujemy je w sokowniku z użyciem pary wodnej. Owoce puszczają ja sok, który gromadzi się w środkowej części sokownika, a potem odprowadzany jest z niej gumowym wezykiem. Cały proces trwa cala godziny. Wada uzywania sokownika jest jedynie to, że owocowa pulpa, która zostaje z wisni, nie nadaje się już do niczego. W tradycyjnej metodzie, oprócz soku, mogliśmy uzyskać dodatkowo zębisniowy. W zamian jednak mamy więcej soku w krótszym czasie. Krótszy czas przetwarzania pozwala również oszczędzić czest z witaminy C. Sok z wisni, w właściwości podpowiedzia, co do właściwości tych owoców jest już sama ich barwa. Gleboko czerwony kolor wisni jest związany z występowaniem w nich ogromnej ilości polifenoli i flavonoidów. Sato to substancje, które aktywnie działają w naszych organizmach i mają wpływ na przebieg naturalnych procesów, jakie w nich zachodzą. Kwercetyna. Katechina, epikatechina oraz antocyjany to tylko niektóre zwiastki występujące w owocach wisni. Na co pomaga sok z wisni? Sok wisniowy może stanowić urozmaicenie codziennej diety. Zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, które chronia organizm przed działaniem wolnych rodników i działaja przeciwzapalnie. Regularne picie soku z wisni może nam pomóc w zachowaniu młodego wygladu oraz zlagodzeniu procesów zapalnych i związanego z nimi bólu. Zawarta w owocach wisni kwercetyna łagodzi reakcje alergiczne organizmu, zmniejsza również stowarzyszace i uwalnianie histaminy w organizmie. Antocyjany natomiast, wzmacniają i uszczelniają ściany naczyn krwionosnych. Sok wisniowy działa szczególnie korzystnie w dnie moczanowej. Udowodniono, że dieta bogata w wisnie, pomaga łagodzić ból w czasie napadów dny oraz zmniejsza częstość ich występowania. W badaniach klinicznych stwierdzono, że osoby spozywające regularnie wisnie, miały w osoczu mniejsze stężenie bialek prozapalnych, CRP. Jest to istotne również dla profilaktyki chorób układu krazenia. Warto jednak zaznaczyć, że sok do picia w celach terapeutycznych, nie powinien zawierać dużej ilości dodanego cukru. Sok wisniowy na sen osoby zestresowane. Które często mają problemy ze snem i nie mogą skutecznie wypocząć przed kolejnym dniem, pełnym wyzwań, również docenia działanie soku z wisni. Okazuje się, że owoce te zawierają niewielkie ilości melatoniny. Jest to hormon odpowiedzialny za długość i jakość snu. Regularne picie soku z wisni przed polozeniem się spac może nieco pomóc w zasypianiu, poprzez drobne uzupełnienie melatoniny w organizmie. Sok z wisni, cena. Gdzie kupić jest również dobra wiadomość dla tych z Was, którzy nie mają czasu lub ochoty na robienie domowego soku wisniowego. Można go kupić w sklepie. Oczywiście, mowa tutaj o soku w 100% z owoców wisni, bez dodatku cukru. Taki produkt można znaleźć w dziale ze Zdrowa zewnątrz Bać w sklepach ekologicznych. Jeśli żadne z tych miejsc nie jest nam po drodze, zawsze pomoc SLU za sklepy internetowe. Cena takiego soku wynosi od 15 do około 20 zł za 500 ml. Sok z wisni to smaczny dodatek do zdrowej diety. Jego właściwości są bardzo cenione w zwalczaniu stanów zapalnych stawów i związanych z nimi dolegliwościami. Można go przygotować w domu bądź kupić w pobliskim sklepie ekologicznym. Jednak warto pamiętać, że sok nie jest substytutem owoców. Zawiera skoncentrowana dawkę polifenoli, ale oprócz nich może zawierać również sporo cukru.